tego spotkania. W pierwszym lepszy był Tank Peng, wygrał 4 i ewentualny mecz numer 5 gramy tylko do dwóch wygranych. Tutaj duże, duże ciśnienie, bo albo ten mecz. W pierwszej setce rankingu światowego na tej chwili 3 z Polonii wygrywa 3. 10 to jak dochodzi do meczu ligowego, to grać tak jak się najlepiej potrafi, a nie patrzeć w te tabele. I dużo razy już to pokazało. W Superlidze Chińskiej nie gra żaden Europejczyk i z powodu rezygnują, a też mówiliśmy tutaj o Wu Chuntingu, który siła tej Superligi Chińskiej to jest chyba niewyobrażalne. Dla Azjatów te oczywiście najwyższe stopnie. I Tang Peng gdzieś gubi się w tych wymianach. Prowadzi 8 do 4. Zawodników jest awizowane, to absolutnie... Tomasz Koneczny, 10 do 4. 10, 11 do 4. To zdeklasował Tang Penga w tym trzecim pojedynku. No i zapewnia zwycięstwo 3 z Polonii Bytom, bo ekipa ze Śląska wygrywa z Dekorglasem Działdowo 3 do 1. Szybki ten hit 9 kolejki. Spodziewałbyś się takiego wyniku? No tutaj tak jak powiedziałem, no tu można się spodziewać wszystkiego, także... Mówię, każdy wynik tu był możliwy i tak jak mówiłem wcześniej, że tutaj ranking